A dzisiaj na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu zobaczyliśmy takie perełki. Po prostu obłęd. Widać, że właściciele kochają swoje pojazdy. No, szczególne wrażenie na nas ten potwór wywarł. No nie ten, tylko tamten. Po prostu obłęd. Ale tu jeszcze dwie inne perły nas oczekują. Po prostu powalają. Powalają na glebę. Ale zaufanie mają do tego społeczeństwa i do tych naszych tutaj tych, bo zostawili rękawiczki i kaski i niczego się nie boją. No kurde, nie możemy się oderwać od nich. Nie wiem, jak długo będziemy łazili. Trudno. Czas nadszedł. Trzeba się zwijać. I by ktoś nie powiedział, że ściemniamy, no to proszę bardzo. Muzeum Broni Pancernej, tam jest wiek inny, tu jest wiek inny, ale łączy je, można powiedzieć, zainteresowanie ludźmi, którzy kochają i historię, i technikę. Nie, no tego to byśmy sobie zabrali. I tym optymistycznym akcentem, że są jeszcze furiaci, w cudzysłowie, pozytywnie, motocyklowi i furiaci historyczni, pancerni, udajemy się w dalszą podróż. Dziękuję.